Elo, bajkeros. Jestem właśnie w skansenie wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Siadam obok profesora Romana Reinfusa, patrona naszego rajdu. Stąd za chwilę wyruszę na objazd trasy turystycznej. Dołączcie do mojej ekipy na trasę turystyczną. Trasa będzie mieć niecałe 40 km, a na niej pokażę Wam Gorlicką Golgotę, cmentarz Pustki Włóżnej ze sławną na całą okolicę Gątyną, a później pokażę Wam diabła na Szalowskim Kościele. Zapraszam Was. Elo, bajkeros. Siedzę sobie teraz w skansenie wsi Pogórzańskiej imieniem profesora Reinfusa w Szymbarku, a za chwilę ruszam na objazd trasy rekreacyjnej, rodzinnej. Startujemy z Gorlic, z parkingu przy ulicy Nabrzeżnej, po obiadku i rekreacyjnym tempem, spokojnie, z dziećmi. Jedziemy ścieżką rowerową tu do skansenu, gdzie na uczestników będą czekać pamiątkowe medale, będzie poczęstunek, kiełbaska, grill. Zapraszam wszystkich do dołączenia do mojej ekipy. Pozdrawiam Łukasza, który jest teraz na objeździe trasy MTB gdzieś tam w lasach. Więcej na temat tej trasy opowie Wam sam Łukasz, jak wróci. Elo, Gorlice Bike. Witam wszystkich. Chciałem Was serdecznie zaprosić na 9. etnograficzny rajd rowerowy imienia profesora Reinfusa, który odbędzie się 20 września w niedzielę. O godzinie 9 zostanie otwarte biuro rajdu. O godzinie 10 nastąpi start trasy MTB, którą będę miał przyjemność prowadzić. Pozdrawiam wszystkich z trasy. Do zobaczenia. Elo. Zapraszamy Was 20 września w niedzielę na rajd rowerowy. Tutaj w parku etnograficzno-edukacyjnym będziecie mogli skorzystać z wszystkich jego atrakcji, a następnie zwiedzić skansen wsi Pogórzańskiej. Aby wziąć udział w rajdzie, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie gorlicebike.pl, ewentualnie na fanpage'u na Facebooku. Zapraszamy? Zapraszamy! I idziemy? Chodź, pokręcimy na kole. Elo! Pytań nie było. Witam ponownie po krótkiej przerwie. Naszymi drugimi gośćmi jest Ryszard tak. I Michał z Gorlice Bike, ze stowarzyszenia Gorlice Bike. Opowiedzcie nam troszkę, czym się zajmujecie, skąd pomysł na takie stowarzyszenie, co w nim robicie, jakie macie plany. Także oddaję głos i zamieniam się w słuch. Elo, witam Was, Gorlice Bike. Witamy. Na co dzień zajmujemy się ogólnie tematyką informatyczną, komputerami, a prywatnie to tak osobiście znamy się już 12 lat. Pewnie tak gdzieś to wychodzi. Podejrzewam, że gdzieś teraz w grudniu wyjdzie 12 lat, jak się znamy. No, tematyka rowerowa, która nas tak zainteresowała i teraz w tym uczestniczymy. To wszystko gdzieś zaczęło się tak w 2017-18 roku. Wcześniej wiadomo, każdy z nas gdzieś tam prywatnie, gdzieś tam na własną rękę gdzieś jeździł, czy z sąsiadami, czy z kolegami, ale przyszedł taki moment, że po prostu Rysiek odezwał się i mówi: Michał, słuchaj, pogadamy, jest sprawa do zrobienia. No to spotkaliśmy się i zaproponował mi wtedy, abyśmy po prostu założyli portal o tematyce rowerowej, zaczęli promować turystykę rowerową w regionie, w powiecie gorlickim. No i wiadomo, no tam pojawiły się różne pytania, też niepewności, czy to się będzie nam opłacać, czy mamy czas na to, wiadomo. No ale po tych dyskusjach postanowiliśmy, że uruchamiamy coś takiego, że to jest dobry temat, że może być nośny,
i że się sprawdzi. Generalnie tak to było, potwierdzam. Pewnego pięknego dnia w 2017 roku to się zaczęło kształtować. Ja mam na imię Rysiek i tak, kolega był, jestem informatykiem. Generalnie rower to dla mnie odskocznia od tego siedzącego trybu pracy. Jakiś ruch jest wskazany, las, świeże powietrze. I stąd ten pomysł, żeby jeździć. Super, super. Warto podkreślić ten fakt, że być może wasz region jest dopiero na początku drogi z infrastrukturą rowerową, bo powstają gorlickie ścieżki, powstaje rower strada, więc to wszystko się rozwija, ale każdy tak kiedyś zaczynał, ale to, co na pewno macie, to to, że jesteście położeni w mega pięknej okolicy, którą już teraz warto odwiedzać po prostu na rowerze. Tak, tak, no ale nawet sam teren, powiedzmy, jeżeli chcemy pojeździć na rowerze, to wcale nie musimy jeździć głównymi drogami w tym momencie, także trasy można wyznaczać tak, że jedziemy bocznymi, jest masę łączników, masę jakichś szutrowych dróg, polnych takich dróżek i naprawdę się super, super w tym terenie jeździ, nie trzeba się przejmować samochodami, docieramy do wszystkich tych miejsc właśnie, do tych cmentarzy, do cerkwi, czy na tym szlaku naftowym. Teraz fajnie by było, bo wspominaliście o przemyśle naftowym, zresztą miejscowość Ropa, Gorlice, Łukasiewicz, tak? Tak, tak. Ignacy Łukasiewicz. No, dokładnie, więc tutaj myślę, że przemysł naftowy i szlak, który jest wyjątkowy, uważam, więc bardzo chętnie o nim posłuchamy. Oczywiście jest do przejechania również na rowerze. Jedyne, co to trzeba mieć na uwadze, że są tam górki, pagórki i podjazdy. Świadomy przemysłu naftowego rowerem przez ziemię gorlicką, tak nazwaliśmy prezentację. Tutaj pozwoliłem sobie przedstawić, zaplanować taką mapę przejazdu. Naszą wycieczkę zaczynamy w Gorlicach. Tutaj na mapie jest to zaznaczone punktem A, gdzie startujemy, a jest to, słuchajcie, może na samym początku to brzmi trochę tak mało ciekawie, ale to jest właśnie muzeum regionalne PTTK w Gorlicach, ale powiem wam, że w muzeum naprawdę nie musi być nudno, bo byłem ostatnio i naprawdę spotkałem bardzo miłą panią, super opowiadała, dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Rok 2022 jest rokiem Ignacego Łukasiewicza właśnie. I będzie naprawdę mocna ekspozycja. Całkiem możliwe, że i my zorganizujemy taki rajd imieniem Łukasiewicza, ewentualnie śladami Łukasiewicza. To, co widzimy, brzmi bardzo swojsko. Pani mówiła o tym bimbrownica, aczkolwiek tak naprawdę to jest aparat do destylacji. I to jest oryginalny aparat, na którym pracował Ignacy Łukasiewicz i w nim właśnie została wycestylowana ta ropa naftowa, ta, o której tak było mowy, taka jest mowa. Zobaczcie, to jest zdjęcie zrobione w Muzeum Regionalnym. Ja was przepraszam za jego jakość, natomiast no, sprzęt miałem akurat pod ręką, jaki miałem. Zwróćcie uwagę na ten obraz w tle. To jest krajobraz wsi Lipinki. Zobaczcie las, tym razem nie krzyży, ale wież wiertniczych, tak? Tak. Jest wóz, który wiezie jakieś beczki, wydobytą ropę. I słuchajcie, ja was na tej trasie, którą tam pokazałem wcześniej, tędy właśnie ta trasa was prowadzi. Pod wodem oczywiście stoją jakieś tam lampy naftowe z lat 20. To sobie można też wszystko pooglądać. Co dalej? W czym tkwi niuans? Niuans tkwi w tym, że on stworzył najbardziej idealną lampę naftową i stworzył najbardziej i wymyślił proces destylacji nafty, żeby odciągnąć ją w najlepszej postaci, najbardziej czystej, najbardziej wydajnej, czyli ta nafta, którą on wydestylował, zapalona w tej
lampie, która tu stoi, dawała najwięcej światła. To był maksimum, co można było wyciągnąć. Pierwsza uliczna lampa naftowa, właśnie skonstruowana przez Łukasiewicza, ta najlepsza w swojej postaci, z tą najlepszą naftą, która po prostu coś oświetlała, a nie tylko była punktem jakimś jasnym w ciemności, właśnie zapłonęła, będąc uprzednio zamontowana właśnie na kapliczce, na której był właśnie ten Chrystus rasobliwy. Słuchajcie, a to zdjęcie? To zdjęcie to jest właśnie nasz Ignacy Łukasiewicz, siedzący, słuchajcie, przed... ta ławeczka stoi teraz przed Urzędem Miasta w Gorlicach, ale tam za jego czasów właśnie była jego pracownia. Tam właśnie w budynku, w którym w tym momencie jest Urząd Miasta, tam była jego pracownia. Gorlic, czas pojechać dalej, bo już żeśmy trochę w tych Gorlicach byli. Jedziemy to zobaczyć w terenie, czyli Libusza, Kryk, Lipinki. Tam jeszcze teraz, do tej pory jest infrastruktura, którą można zobaczyć i która nam daje poczuć ten smaczek tamtych czasów. To, co teraz prezentuję, to jest Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy, prowadzone przez takie stowarzyszenie non-profit. Prywatna założyła je małżeństwo w 1977 roku, którzy byli pracownikami przemysłu naftowego wtedy. Muzeum ma w swoich zbiorach około 1000 eksponatów, między innymi destylarnię nafty z 1956 roku, czyli bardzo podobną do tej, co wam przed chwilą pokazałem. Jakieś narzędzia wiertnicze, jakieś repliki szybów naftowych. Warto zaglądnąć w Libuszy, jeżeli ktoś pobierze sobie kiedyś ode mnie takiego GPX-a, którego wam pokazałem, to tam na pewno trafi. No dalej. Dalej jedziemy, oczywiście cały czas nie jedziemy bocznymi drogami, raczej asfaltowymi, na tej trasie są jeszcze czasami szutry. Teraz widzimy szyby naftowe. To jest miejscowość Kryk. Niestety minus w tym wszystkim jest taki, że nie wiem dlaczego, ale PGNiG likwiduje tą starą infrastrukturę. I ja nie wiem, czy choć jeden jeszcze przetrwał. Zdjęcie robione dwa lata temu, to był rok 19, jak robiłem to zdjęcie. Oni niestety likwidują tą infrastrukturę, nie wiedzieć dlaczego. Szkoda, bo to jest kawał historii. Tak właśnie te szyby wyglądały, one się, że tak powiem, ten krajobraz, pamiętacie z tego obrazu, co wam pokazywałem w muzeum. To właśnie takie szyby, dokładnie takie szyby tam były namalowane. Super. No, teraz jest, to jest taka beczka na ropę naftową. No, jak był szyb, jak pompowano to, no to gdzieś oni musieli ją zbierać i potem to wywozili. Oczywiście te beczki powstawały w późniejszych czasach. To był już XX wiek, kiedy te beczki były po prostu budowane w tych okolicach, gdzie szyby i tutaj do tych beczek tłoczono tą ropę naftową. Proszę, zobaczcie, to wygląda stary kiwon i nowy kiwon. Oczywiście ten nowy to jest po lewej stronie, taki bardziej żółto-czarny. Ten stary, bo to się nazywa kiwon, ten mechanizm, który się tak kiwa i pompuje tę ropę. Idziemy dalej. Tutaj, zaraz zobaczcie, przy samej drodze tej takiej wąskiej, którą będziemy jechać, jest takie koło, które napędza te kiwony. Teraz to robią silniki, dawniej to robiły zwierzaki, czy to konie, czy krowy, bo jak była wieś biedniejsza, to niestety były wykorzystywane do tego i krowy. Czyli były po prostu wkładane w kierat. Tak, dokładnie. Dokładnie tak właśnie to się działo. Słuchajcie, tam żeśmy pojechali, minęliśmy miejscowości Libusza, Lipinki, Kryk, Kobylanka i teraz ja co prawda trasę nie pokierowałem tą, którą prezentowałem do Sękowej, ale jeżeli by ktoś chciał, może to prosto poszerzyć. To jest Kopanka, tylko że ona tak nie wyglądała w rzeczywistości. W
W tym momencie no, PGNiG z jakichś przyczyn zabezpiecza jakby te kopanki w ten sposób, że robi na nich jakby takie właśnie cembrowiny i takie studnie, nie? Zobaczcie się, to nie jest woda, to jest ropa, ona stoi tutaj, ale słuchajcie, my wiemy, gdzie jest kopanka w oryginale. Jeszcze nie zasypana, może się uda ją nie zasypać. Spieszcie się, w przyszłym roku będziemy ją pilnować, żeby ją nie zasypali i pokażemy wam, jak ona wygląda. Taka następna cembrowina jest, ale też z tymi. To nie jest w oryginale, tak nie robili. Zobaczcie, tutaj jest kopanka zabezpieczona oczywiście jakimiś żerdziami i tak to wyglądało. Oni wkładali tam szmaty, nasączały się te szmaty tą ropą, wyciskali na tej zasadzie po prostu też tą rąbę pozyskiwali, tak? Tutaj jest tego więcej, akurat stoi w tym domku, natomiast jak było mniej, to nawet na tej zasadzie. Oczywiście ropę pozyskiwano za pomocą szmat, używali do czegoś innego, taką pompowaną przez kiwony można było używać do czegoś innego, bo wiadomo, że ropę ze szmat nie można było użyć do produkcji nafty przeważnie. Ona była używana raczej do konserwacji na przykład drewna czy do smarowania jakichś mechanizmów. Pierwsza uliczna lampa naftowa, którą Ignacy Łukasiewicz zapalił w Gorlicach, zapalił ją dokładnie 500 lat od założenia miasta przez Dersława Karwacjana, który zresztą, że tak powiem, założył to miasto, dostał na to pozwolenie z rąk Kazimierza Wielkiego, czyli Polska murowała się tak samo i w Gorlicach za czasów Kazimierza Wielkiego. Słuchajcie, stamtąd już od kapliczki możemy was wziąć jedynie do skansenu przemysłu naftowego Magdalena w Gorlicach. To jest niesamowite miejsce, to tak jakbyście pojechali na kopalnię. Jest tam na przykład oryginalna wieża wiertnicza, szyb wiertniczy nawet, z taką wieżą. To wygląda w ten sposób. Tutaj są narzędzia wszystkie, które były w tamtych czasach używane. Nie pytajcie się mnie, do czego służą. Tam jest pan, który wam wszystko opowie. Natomiast naprawdę robi to bardzo ciekawie i teraz jak patrzycie na to zdjęcie, nie robi może takiego wrażenia, a całkiem inaczej jest na żywo. Tutaj oczywiście jakieś tory, bo zawsze tam już w późniejszych czasach były położone tory na jakieś wagoniki, a budynek, który widzicie, to jest kuźnia. W międzyczasie też w jakimś budynku to jest jakaś maszyna wiertnicza, a pracownicy do kopalni, ale oczywiście wyższego szczebla, nie zwykli kopacze, przyjeżdżali takimi rowerami. Już wtedy, że tak powiem, była ta iskierka, już wtedy się rodził pomysł, żeby powstało Gorlice Bike, tylko że wtedy na takich rowerach, zobaczcie sobie, to są oryginalne rowery z tamtych czasów, czyli początek XX wieku mniej więcej. To może już nie czasy Łukasiewicza, ale tego rozkwitu takiego przemysłu naftowego w Gorlicach. To tyle. Mam nadzieję, że was zainteresowało. Mam nadzieję, że po oglądnięciu, po wysłuchaniu mnie pomyśleliście sobie, kurczę, fajnie byłoby to zobaczyć, jeżeli byście chcieli, żeby wam coś podpowiedzieć, ewentualnie jakieś GPX-a podesłać, albo macie grupę i chcecie, żeby ktoś poprowadził tą wycieczkę, możecie spokojnie pisać na adres mailowy do nas, na stowarzyszenie @gorlicebike.pl lub kontakt @gorlicebike.pl. To bardzo fajnie, myślę, że to zachęci, dlatego że jest to wyjątkowe miejsce na skalę polską i europejską. Wyjątkowe miejsce na skalę świata, bo tak naprawdę pani w skansenie mi mówiła, jak z nią rozmawiałem, że do Gorlic przyjeżdżają osoby z Arabii Saudyjskiej, żeby zobaczyć, gdzie i w czym powstała ta pierwsza ropa, ta pierwsza nafta. Super, naprawdę. I to jest, bo to jest mega skala. To odkrycie na skalę światową. Byliśmy pierwsi na świecie i taka ciekawostka, może trochę smutna i niestety niezbyt optymistycznie zabrzmi, ale Gorlice w przemyśle naftowym są pierwsze na każdej linii i jest to pierwsze i chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie rafineria nafty zbankrutowała.
elementem, który warto gdzieś pokazać, no to jest na pewno szlak architektury drewnianej w waszej okolicy. Kościółki, cerkwie, inne budowle. No, przyznam się, nie miałem okazji tam pokręcić na rowerze, ale pokręciłem się samochodem, więc myślę, że na rowerze również jest to fajne do zobaczenia. Także jakbyście mogli nam pokazać możliwości związane z architekturą drewnianą, to byłoby super. No, u nas rzeczywiście jest bardzo dużo tych obiektów, naprawdę bardzo ciekawych i leciwych. Można je zwiedzić jeżdżąc na rowerze, między innymi tutaj na tym szlaku, po tym szlaku architektury drewnianej, można go zwiedzić na przykład jadąc z nami, między innymi na jednym z tych rajdów, które tu są wymienione, czyli Byski Niski na rowerze dla dzieci, Świętojańskie Nocne Harce w nocy, powiem wam szczerze, cmentarz robi inne wrażenie. I to jest też jakaś odmiana, jakiś inny punkt zobaczenia. Etnograficzny rajd rowerowy to też jest rajd, gdzie można zobaczyć fajne cerkwi i zwiedzić je z przewodnikiem. A energetyczne weekendy w Beskidzie Niskim, które są w tym momencie w planowaniu, też będą wiodły, pokazywały właśnie te uroki tego Beskidu Niskiego. Może całą prezentację zaczniemy od mapki. Ja to pokrótce pokazuję na tej mapce lokalizacje, ale to nie są wszystkie, tylko te wybrane. Zwróćcie uwagę, im bardziej na południe, tym większe zagęszczenie tych obiektów i to jest prawidłowość. To nie tylko, że ja sobie wybrałem więcej na południu, ale tak to właśnie wygląda. Zaczniemy od góry, od Rzepiennika Biskupiego. Tutaj taki kościółek drewniany pod wezwanie świętego Jana Chrzciciela został zbudowany w XVII wieku i na przykład bardzo fajnie można tam dojechać bocznymi drogami. Całość zrobiona z drewna, ogrodzenie kamienne, jest możliwość zwiedzania gdzieś tam kluczyk u pani mieszkającej obok. Ten kościółek w Rożnowicach, całkiem niedaleko od tamtego, też z XVIII wieku, przeszedł renowację, bardzo fajny, możecie zobaczyć w środku, jakie jest wykończenie jego. Oczywiście zdjęcie kiepskiej jakości, no, nie wolno lampy używać, to jest właśnie czasami problem, ale naprawdę dla ludzi, którzy lubią takie obiekty sakralne, takie niuansiki, naprawdę gratka. Słuchajcie, perełka w województwie małopolskim i w Polsce, kościół Michała Archanioła w Minarowej. No, 1500 rok, pomyślcie sobie, ile lat minęło historii, ile tam rzeczy się wydarzyło. Przepraszam, że ja powiem kilka słów więcej na temat Minarowej. Słuchajcie, niesamowita historia. W latach 1930-40 chyba 5-6 proboszczem tego w tym kościele był brat mojego dziadka. Także słuchajcie, ja dla mnie to jest jakiś tam, ja że tak powiem, lubię wracać do korzeni i zobaczcie, jak to wygląda środka. Bogata polichromia, naprawdę pięknie zrobiony. Tutaj jest organy i tak samo też bogata polichromia, to trzeba wejść i zobaczyć. To jest, słuchajcie, kościół Szalowej. Właśnie Michał o tym wspominał i co na nim się znajduje, słuchajcie. No, zgadnijcie, co to jest. No to właśnie diabeł. Pokażcie mi, gdzie jest kościół z diabłem. No Szalowej właśnie. Szalowej jest kościół z diabłem. No ale diabeł pokonany, jakby nie tak. Tak, tak, tak. I to, co ciekawostka, nie jest jedyny diabeł w tym kościele, bo tych diabłów jest więcej. Tylko trzeba po prostu już wejść do środka i tam ich poszukać. Podobno jest ich 7. O, super. Fajna rzecz też jako taka zadanie dla uczestników. Zadanie też, żeby odnaleźć, zdjęcie zrobić. Powiem wam, że niestety z przykrością zauważyłem, że wiele ludzi przyjeżdża, o, fajny drewniany kościół i nawet nie zauważał tego niuansika. Tam jest diabeł. Idźmy dalej. Jest taki kościółek, który lubię go odwiedzać.
Nie wiem, dlaczego mam jakiś sentyment. Każdy mówi, jak jadę z nim, to tu musi zawsze zajechać. Ja mówię, no muszę zobaczyć, czy stoi jeszcze. To jest, słuchajcie, cerkiew w Szymbarku. I bardzo długo w ogóle nie miałem pojęcia, że jest cerkiew w Szymbarku. Ona jest schowana na przysiółku Wulka, stara cerkiew w Szymbarku, 1790 rok powstania. Jak są rajdy etnograficzne, przeważnie my ją odwiedzamy, jest możliwość zwiedzenia, jak wygląda ikonostat. To są takie detale z tej cerkwi, stare, zobaczcie sobie oko, ikony. To naprawdę ma mnóstwo lat, kawał historii. Następny, bardzo, że tak powiem, następna perełka u nas, bezpośrednio koło Gorlic, Kościół Świętego Filipa, Świętych Filipa i Świętego Jakuba Pstrękowej. To naprawdę, zobaczcie, tylko 20 lat młodszy od tego w Binarowej, 1520 rok, czas wybudowania. No bardzo piękny kościół, mam zdjęcia tylko z zewnątrz. Byłem wewnątrz, ale nie miałem wtedy aparatu. Jest możliwość go zwiedzić, trzeba się umówić. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Często, gęsto właśnie tędy jedziemy, gdyż tędy jest ścieżka, jakiś szlak rowerowy, więc zapraszamy serdecznie. Słuchajcie, kolejna cerkiew, którą lubię odwiedzać i która też jest jakąś taką perełką w koronie tutaj Beskidu Niskiego, jeżeli chodzi o te obiekty sakralne, drewniane, to jest cerkiew Owczara, 1653 rok. Ona może nie jest tak doinwestowana jak cerkiew na przykład w Kwiatoniu, ale też jest bardzo piękna. Ale to jest zabytek klasy UNESCO. Tak, to jest zabytek klasy UNESCO, dlatego też powiedziałem, że jest tak samo zresztą jak Binarowa. Dlatego Binarowa i Siary, bo tak. To są wszystko, to nie są tam byle jakie cerkwie. Nie, dokładnie. Ja w tym momencie mówię o zabytkach UNESCO, które są znajdują się na liście światowego dziedzictwa. I naprawdę wygląda ikonostat. Są carskie wrota, bardzo bogato zdobione. Tu jest ikona, no właśnie, czyja to jest ikona, ciekawe, czy będziecie wiedzieć, czyja to jest ikona, kto jest przedstawiony na tej ikonie, nie powiem, potem może o to zapytamy, kto znajduje się na tej ikonie, prawda? Michał już wie. Ale nie powiem. To będzie pytanie konkursowe. Słuchajcie, to jest to, co się znajduje za tymi carskimi wrotami. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, jakby taka kapliczka, czy ta barnakulum, to jest bardziej takie, nie wiem, bo ja akurat, to jest cerkiew, ona była prawosławna, obecnie jest używana jako grekokatolicka, z tego się orientuję. To jest cerkiew w Ropicy Górnej, obecnie używana jako kościół. Ona jest trochę młodsza, 1819 lat. Nie, tam bagatelka, jakieś 200 lat, co to jest, prawda? Następnie bardzo młoda cerkiew świętych Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej. Można ją odwiedzić przy okazji, jadąc właśnie do Wapiennego, który jest uzdrowiskiem u nas i tam w tym uzdrowisku można chwilę odpocząć, jest tam jakaś infrastruktura rekreacyjna, a nieopodal wyżej jest wieża widokowa na Perdlu. Można nawet rowerem spróbować wyjechać, to trzeba mieć kondycję. Super. Oczywiście nie na wieżę, tylko pod wieżę. Słuchajcie, co dalej? Na szlaku jeszcze jest Męcina Wielka. To jest ciekawa cerkiew. Ona też się koło Wapiennego znajduje. Jest to cerkiew położona w miejscowości Rozdziele. Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Słuchajcie, niesamowita historia. Ona została przeniesiona do Rozdziela w roku 1985 z Srednicy z Uszczyk Dolnych.
W związku z akcją Wisła, która miała miejsce nie tylko na terenach Bieszczad, ale i Beskidu Niskiego, tu mnóstwo jest tych znaków po wysiedlonych wsiach, czyli tak zwane drzwi. Tego nie przygotowaliśmy dla Was dzisiaj, bo to chcielibyśmy, żebyście zobaczyli na własne oczy. W każdym razie tam wysiedlili ludzi z miejscowości Srednica i ta cerkiew popadała w, że tak powiem, popadała w ruinę i Łemkowie, którzy zamieszkują w tym momencie Stany Zjednoczone, sfinansowali przeniesienie tej cerkwi właśnie do Rozdziela tutaj, gdzie by mogła służyć mieszkańcom. Ona została przeniesiona i miewa się całkiem dobrze, można ją wziąć, odwiedzić. Ona się różni troszeczkę od tych naszych cerkwi, ale to właśnie dlatego, że nie pochodzi z Beskidu Niskiego, tylko już z Bieszcza. To jest kolejne furka na tą cerkiew. Niestety nie udało mi się tam do środka dostać, więc z zewnątrz. Cerkiew świętego Dymitra w Bodakach, dawna cerkiew grekokatolicka, teraz mnóstwo jest takich cerkwi, które właśnie objął kościół katolicki, no z tego względu, że tych mieszkańców nie ma, bo zostali wysiedleni kiedyś tam po wojnie. Bardzo piękna cerkiew w Martnem, niestety ona jest w bardzo kiepskim stanie, ale naprawdę bardzo, bardzo piękna, z 1842 roku. Ona jest pod opieką też dworów karwacianych i dworów karwacianów Medyszów. Natomiast zaraz obok niej jest druga cerkiew, wybudowana trochę później, w 1928 roku, jakieś niecałe 100 lat po niej, i to jest prawosławna cerkiew. Zresztą widać, że one się troszeczkę między sobą różnią. Ona wygląda, i dzwonnica. Na sam koniec, jako ciekawostkę, co to jest cerkwisko? Śliwowarowska. Cerkwisko to jest miejsce po cerkwi. W tym miejscu stała cerkiew, znajdują się jej ruiny, pozostałości. W tym wypadku jest ta kopuła. Czasami to są fundamenty, czasami to są jakieś pozostałości takie już ciężko zauważalne. W tym momencie to jest sama kopuła. Ona się znajduje na szlaku edukacyjnym przez Świeżową Ruską, tam jadąc z Przełęczy Majdan, strona Świątkowej Wielkiej, taką ścieżką etnograficzno-edukacyjną, można zobaczyć pozostałości właśnie po dawnych mieszkańcach tych ziem, którzy zostali wysiedleni, na przykład jakieś piwnice, no, jedziecie powiedzmy sobie w lesie nagle jakaś piwniczka, zarośnięta tylko same drzwi, częściowo zawalona, człowiek przyjeżdżając zastanawia się, a może tam jeszcze jakieś winko zostało? Ewentualnie inne dobra. Natomiast mnóstwo takich klimatycznych miejsc i właśnie na sam koniec chciałem Wam pokazać to cerkwisko, które jest jakby takim symbolem tego przemijania tego czasu. I my to możemy jadąc niemalże dotknąć, zobaczyć. Także zapraszam bardzo serdecznie. Super, super. No, myślę, że możliwość odwiedzenia tych wszystkich miejsc na rowerze przyciągnie. Do tego jeszcze jak dołożymy szlak związany z naftą, no to mamy tak naprawdę co robić. I tworzą się gorlickie ścieżki i jest wasze stowarzyszenie, które zaprasza i organizuje wyjazdy rowerowe, więc te możliwości są. Na pewno za tym pójdzie infrastruktura, będą przyjeżdżać turyści, bo warto to wszystko oglądać. Także naprawdę fajnie to wygląda. Jeśli mogę jeszcze dwa zdania, bo my opowiadamy to z punktu widzenia turystów rowerowych, ewentualnie osób, które jeżdżą bardziej MTB. Natomiast nie sposób zapomnieć o tej części rowerzystów, którzy jeżdżą na wąskich oponach, o szosowcach. W Gorlicach działają dwie grupy szosowców. Ja może tak
nie powinienem mówić, ale seniorzy, bo starsza grupa, stowarzyszenie, które 25-lecie rok temu obchodziło, Gorlicki Klub Cyklistów 25 lat temu obchodziło swojego istnienia. Oni działają, jeżdżą na szosie. Oprócz tego działa, że tak powiem, Gruppetto. Jest to, że tak powiem, działa przy sklepie i serwisie rowym Ostre Koło. No tam Sebastian mocno działa i oni organizują u nas dwie takie duże imprezy, naprawdę, na których warto być, jeżeli się jest szosowcem. Pierwsze to jest Klasyk Beskidzki. Jest to wyścig kolarski właśnie zorganizowany u nas w Beskidzie Niskim. No, charakteryzuje się po prostu takim intensywnością, bo tam, że tak powiem, są ostre podjazdy i trzeba się umieć wykazać. Już chyba nasta edycja była, nie chcę przekłamywać, która, ale naprawdę bardzo długo, że tak powiem, dużą tradycję ma ten wyścig i zjeżdżają kolarze z Europy, no bo nie tylko z Polski. A drugim takim wyścigiem, bo ten Klasyk Beskidzki przeważnie to jest majowa impreza, natomiast na jesień Piekło Południa, i to jest wyścig znowu bardziej organizowany tutaj, bardziej przy już Pogórzu Ciężkowickim. Właśnie tutaj koło tych cmentarzy przebiegają trasy, właśnie koło cmentarza Pustki, koło Patrii. On mniej więcej tam tymi terenami przebiega ślad tego wyścigu. No jest to zrobione profesjonalne, drogi są zamykane na czas przejazdu kolarzy. Także jeżeli ktoś by się chciał u nas pościgać, czuję, że ma do tego krzepę, że niestraszny mu jest Beskid Niski, który nie jest wcale taki niski, jakby się chciało wydawać. Może niski, ale stromy. To zapraszamy serdecznie. Super. No i jeszcze, tak jak wspominałeś, można przy okazji odwiedzić cmentarze powojenne z I wojny światowej, prawda? A jeżeli ktoś się chce tak pościgać bardziej po płaskim, to znowu właśnie Gorlicki Klub Cyklistów robi co roku kryterium kolarskie takie uliczne, i taką czasówkę też na dystansie maratonu, zamykane są ulice miasta, no oczywiście tam do tego przeznaczone i się ścigają chłopaki, a zaraz za nimi jadą rolkarze tak samo na rolkach. To zobaczmy sobie jeszcze w takim układzie możliwości, które dają nam zabytkowe powojenne cmentarze, bo to też może być ciekawa propozycja wycieczki rowerowej połączonej właśnie z historią, bo jak słyszymy z waszych opowieści, no to wasz rejon jest nacechowany taką historią, którą warto odkryć. Także Michał, pokaż nam proszę, jakie są jeszcze możliwości w zorganizowaniu takiej wycieczki. Możliwości są duże, bo jak wiemy, charakterystycznym właśnie elementem tutaj powiatu gorlickiego, wpisanym już na stałe po prostu w jego krajobraz, są liczne cmentarze z I wojny światowej. Tutaj mamy cmentarz wojenny w Długim, klimatyczne miejsce, jak tutaj widzimy, tutaj takie drzewo rosnące samotnie i tutaj w oddali ten cmentarz. Jak wiemy, właśnie największa operacja militarna tutaj na terenie Gorlic była zwana Bitwą Gorlicką. Rozegrała się tutaj właśnie na początku maja 1915 roku. Jedna z największych bitew I wojny światowej. Co właśnie zasługuje na uwagę, to, że większość tych cmentarzy, tutaj na przykład jak widzimy, są już odnowione, czy się odnawiają, są odnowione. Tutaj mamy akurat kolejny, do którego ciężko się też dostać. Musimy się przez jakieś tam krzaki przeciskać, ale naprawdę warto, to są takie miejsca. To są duże odległości od szlaku, 100-200 metrów nieraz. Trzeba zejść czasami ze szlaku, żeby, ale da się rower przeprowadzić spokojnie. Tutaj mamy cmentarz wojenny z Magury. Jeżeli jesteśmy na Magurze Małastowskiej, to możemy właśnie sobie podjechać na cmentarze, które są niedaleko w zasadzie. On od szczytu to jest kilkadziesiąt metrów, 50 do 100 metrów. Co fajne, no właśnie z Magury
Mamy tutaj czarny szlak, bo to są dwa cmentarze. Przejeżdżamy przez numer 58, potem mamy 59. Jak mówię, czarnym szlakiem jedziemy, bardzo fajna miejscówka, taki singiel naturalny, także naprawdę i to też taki smaczek, są te cmentarze na tej trasie. Widzimy cmentarz w Ropicy Górnej. Też trzeba dojechać trochę, zjeżdżając z takiej Szutrówy takim singielkiem. Tak, tak, ja, tak. Ja tam, że tak powiem, w jednym miejscu zawahałem się i kolega się ze mnie śmiał, bo musiałem sprowadzić kawałek. Do dziś się śmieją. Brakło mi już odwagi wsiąść. Czasem się tak zdarzy, dokładnie. Tak jest, tak jest. I właśnie, mimo właśnie, że te cmentarze są różne, ale posiadają właśnie wiele cech wspólnych. To jest cmentarz dla mnie po prostu jeden chyba z najpiękniejszych. Rotunda, numer 51 Rotunda. W Regietowie Niżnym. Zapamiętajcie sobie to, bo tam naprawdę warto pojechać. Pamiętajcie tylko jedną rzecz. Do końca, zanim się wybierzecie, nigdy nie podjeżdżajcie czerwonym szlakiem od Regietowa. Tam jest ściana pionowa do góry i ciężko wypchać rower. Więc na 51 Rotundę musicie tak go lekko z boczkiem, od południowej strony można zajechać, od wschodniej strony można zajechać, ale nigdy od zachodu czerwonym szlakiem, bo polegniecie za chwilę. Tutaj mamy cmentarz w Owczarach. No i jak właśnie zwrócimy uwagę, to tym charakterystycznym elementem cmentarzy jest właśnie centralny, czyli taka kaplica, gontyna, ten krzyż albo obelisk, taka kamienna ściana, ta kamienna tablica. Tu mamy bardzo, bardzo fajny obiekt w Ropicy Górnej. No i żeby do niego dojechać, to nie ma tak prosto, że jest ścieżka jakaś szutrowa, droga asfaltowa. No trzeba wypchać przez łąkę. Nie ma, ale naprawdę warto tutaj dojechać. Rzadko kiedy widać, że Michał Pkawiec, naprawdę jak on tam pchał, musiało się dziać. To jest bardzo fajny cmentarz w Sękowej. Stosunkowo prosty dojazd, ale od strony Łysuli, nie od strony Sękowej. Na Sękową zjazd. Może dalsze slajdy nam powiedzą, dlaczego jest ładny i dlaczego jest ciekawy. To jest właśnie na bagnecie zdjęcie tego żołnierza, który poległ tutaj w tym miejscu. To jest jego mogiła. Jak widzicie, po nazwisku to jest z pochodzenia prawdopodobnie Czech. I tu mnóstwo tych żołnierzy, dla których ta ziemia była obcą ziemią, zostali tutaj na zawsze i ta ziemia stała się już ziemią, która do końca będzie, związali już swój los, tak? Natomiast charakterystyczne jest, że na tym samym cmentarzu leżą żołnierze różnych narodowości, Polacy, Rosjanie, Węgrzy, Austriacy. Oni tam pochodzeni w tym momencie, na tym cmentarzu już, ta wojna, że tak powiem, już jest za nimi. No i tych cmentarzy jest naprawdę sporo. Tych obiektów mamy prawie setkę w powiecie gorlickim i warto do nich podjechać. I tak jak wspominaliśmy, najcennejsze te obiekty to w Regietowie Niżnym, Rotunda, w Smerekowcu, w Małastowej, w Łużnej, w Staszkówce. Super, fajnie, bo też po miejscowościach można zobaczyć, że można to połączyć z architekturą drewnianą. A, jak najbardziej. W innej miejscowości, prawda, więc to można na raz. Dobra. Powiat gorlicki, miejscowości i trasy rowerowe, jakie tutaj możemy odwiedzić, bo jeżeli zobaczymy sobie na mapę, po prostu na powiat gorlicki, właśnie co ciekawe, co jest takie łatwe w sumie dla rowerzysty, co jest fajne, jeżeli sobie obierze punkt centralny tutaj Gorlice, to w zasadzie w każdym kierunku, wschód, zachód, północ, południe, on ma jakąś fajną miejscowość właśnie z zabytkami, z jakimś takim terenem, te cerkwie, te cmentarze. Mamy uzdrowiskowe miejscowości, Wysowa Zdrój, Wapienne. Po drugiej stronie mamy Bobową, Szalową, znowu po stronie wschodniej, pojedziemy do Biecza. Binarowa, również też ta cerkiew tam się znajduje. Kolejne też jeszcze do ujścia Gorlickiego możemy pojechać, właśnie na to jezioro Klimkowskie, na ten akwen wodny. Rower połączyć też z jakimś wypoczynkiem nad wodą, co jest wspaniałe.
Mamy tutaj jakieś przykładowe trasy, to jest, na której możemy po prostu zwiedzić te cerkwie, cmentarze. Te trasy nie są jakieś powiedzmy wymagające i takie duże. Tu mamy powiedzmy w granicach 44 km, 740 metrów przewyższeń. Także myślę, że spokojnie dla większości rowerzystów to jest super propozycja. Możemy wyruszyć na tą trasę, czy to z Gorlic, czy z Szymbarku. Tutaj mamy kasztel właśnie w Szymbarku, czyli taki dawny dwór obronny. Wyjeżdżając z Gorlic, mamy Golgotę Gorlicką. Piękny widok, to jest piękny widok na Gorlicę. Też nawet wieczorem, jakby ktoś chciał podjechać. Także super, super sprawa tutaj. Tu też zdjęcia z rowerzystami, to podczas naszego ostatniego, też jednych z ostatnich rajdów. Super. No tu już wspomniany cmentarz w Łużnej również. To wszystko jest na tej trasie, to jest trasa 44 km. To jest właśnie zdjęcie ze skansenu. Można sobie go zwiedzać, jest do tego nawet aplikacja odpowiednia, przewodnik taki elektroniczny. Powiem wam szczerze, że ja do niedawna myślałem, kurde, skansen, jakieś nudy, tam jakieś stare chałupy stoją, co mnie to interesuje, nie? Ale powiem szczerze, że jak przeszedłem z przewodnikiem, z panią, która mi o tym zaczęła opowiadać, no to byłem osobą, która najwięcej pytań zadawała. Super. Mamy kolejną propozycję trasy, również w tej samym dystansie, ale przewyższenia 400 metrów, czyli znowu dla jakiejś słabszej grupy. Z Gorlic w kierunku Biecza zahaczamy o Moszczenicę, tam mamy piękny widok na Tatry. O, tutaj na przykład do Biecza dojeżdżamy. Widzimy już tu basztę. Nie wiem, czy wiecie, że Biecz był stolicą Polski. Było, w czym? Przed Krakowem. Przez pół roku, może nawet nie całe, ale mniej więcej pół roku Biecz był stolicą Polski. Właśnie do stolicy Polski byłej możecie zawinąć i zobaczyć stare fortyfikacje, bo to są fortyfikacje. To są mury obronne. Może więc 1300 właśnie. Któregoś tam roku, kiedy on był tą stolicą, ale niewiele późniejsze. Super. Tutaj mamy budynek kolegiaty, również ciekawe. O, i też jedziemy dalej po prostu tą trasą. Mamy drogę szuftrową, super widoki, takie tutaj leśne jakieś klimaty. O, wspomniany widok również na Tatry, w ulicy Widokowej, także tam, ulica Widokowa. Tam widać rzeczywiście Tatry, jakby się... Nie, tak, trzeba tak, widać, tak, widać, oczywiście. Kolejna trasa z Kwiatonia przez Zdynię w kierunku Radocyny na Czarnej Gładyszów. Tutaj, o, cerkiew. To jest właśnie cerkiew w Kwiatoniu, której nie miałem na prezentacji. A bardzo tutaj piękna. Ją mamy. Bardzo piękna, a szczególnie w środku. Super. Mamy widok na Regietów, Niżny, na Stadninę Koni, tam też można podjechać. Tu jak widzimy po prostu ciężki teren, także nie każdy podjedzie, nie każdy się tu wybierze. No, różne przygody trafiają się na trasie, czasami padnę w drzewo. Jakaś kaplica polowa. Chyba bodajże i to są właśnie te drzwi nieistniejącej już wsi w Lipnie. Możecie sobie wyobrazić, że tu dawniej jest tam dom i to z bardzo dużą prawdopodobności, bo te drzwi są stawiane w autentycznych miejscach, gdzie były budynki, gdzie były zabudowania wsi. Tam na tych drzwiach, jak widzicie, jest opis, przeważnie jest też mapka. No naprawdę ciekawie to wszystko wygląda, to trzeba zobaczyć. Tam żadne zdjęcie wam tego nie odda. Super. Kolejna trasa, to w sumie moglibyśmy też o niej opowiedzieć. To jest właśnie ta trasa tej wycieczki Beskidnicki na rowerze, którą dla dzieci żeśmy skierowali. Jak widzicie, niewielkie przewyższenia, dystans też niewielki, w połowie miejsce ogniskowe i rekreacyjne takie, żeby odpocząć. Natomiast bardzo dużo obiektów na trasie. I dla młodzieży bardzo fajna sprawa, mogą poznać historię tego miejsca tutaj. No i zapraszamy do Radocyny, do ośrodka szkolno-wypoczynkowego OSW, tak? Dobrze? OSW, Radocyna. No, Radocyna, dokładnie. Słuchajcie, no bardzo przyzwoite miejsce noclegowe, bardzo dobre jedzenie regionalne. No jeżeli chcecie spróbować potraw łękowskich, to tutaj możecie spokojnie je spróbować. Super. Generalnie to jest w lesie.
Słuchajcie, to jest w lesie, tutaj nie dojedziecie asfaltem. Jeżeli chcecie samochodem tu dojechać asfaltem, to tutaj nie przyjeżdżajcie. Tutaj musicie dojechać drogą sutrową i to w miarę wolno, bo rowerzyści jeżdżą. Natomiast to jest miejsce ogniskowe zaraz koło tego. O tego środka. I piękne widoki, jakie nas spotkają właśnie na trasie. To niedaleko właśnie to niedaleko tego środka. Kolejne drzwi nieistniejącej wsi, czarne tym razem. O, super. A powiedzcie mi, te drzwi są gdzieś zaznaczone na jakiejś mapie? Myślę, że tak, że chyba nawet na googlowskich są w mapach oznaczone. My często korzystamy z Komota. Czasami tam też oznaczenia jakieś rzucamy. Także, że spokojnie można, albo można napisać do nas. Albo z nami pojechać. Albo z nami pojechać, zapraszamy. A co dalej? Bo brakuje mi jeszcze jednego zdjęcia, na które czekam cały czas. Jeszcze jedno zdjęcie. Nie ma tego zdjęcia. Nie wiem, na które czekałeś. I właśnie te wszystkie zdjęcia, które tutaj widzimy, wszystko są na tej trasie. I z takimi trasami chcielibyśmy po prostu pójść do szkół jako gotowy produkt do młodzieży, żeby po prostu ta młodzież poznawała historię tych terenów, zapoznała się też, polubiła te rowery, taki fajny sposób, żeby to przedstawić im. Super. Również na trasie też połączone z posiłkiem, cały dzień mają zapewniony i takim projektem, produktem chcielibyśmy po prostu pójść w przyszłym roku, żeby to zaoferować. Zapraszamy do wspólnej, wspaniałej przygody z Gorlice Bike w Gorlicach, gdzie oczywiście możemy zobaczyć wspaniałe widoki Beskidu Gorlickiego, Beskidu Niskiego, jakie jak tutaj widzimy. Piękne pagórki, ładne niebo, wszystko idealne. Aż chce się tam po prostu pojechać. Możemy spotkać przyrodę, piękną przyrodę tutaj, obcować z nią po prostu bardzo blisko. Muszę się wtrącić, bo nie wytrzymam. Ja go 10 minut namawiałem, żebyśmy na tą górkę pojechali. Dzięki temu, że go mi się w końcu udało namówić, mamy to zdjęcie. No super zdjęcie. Ja się w tym zdjęciu zaraz po jego wykonaniu zakochałem. Musicie uważać, jak będziecie jeździć u nas, żeby was łowiecki nie zdeptały. A w nagrodę, jak was nie zdeptają łowiecki, to możecie iść do Bacówki i w Bacówce jakiś serek kupić. Hej. Nie tylko z owcami można się spotkać, także jest naprawdę, mamy tutaj fajne towarzystwo na trasie, ale również z Gorlice Bike czeka na was dreszczyk emocji i nocna jazda. Także nocne harce rowerowe jak najbardziej, przygoda w Beskidzie Niskim. Super. A jak ktoś lubi troszkę takie mocniejsze tematy, eksploracja terenu w MTB też coś dla siebie znajdzie i też może z nami pojeździć na takie. Kolega Sławek na pierwszym planie, słuchajcie, to jest kolega, który na każdej trasie znajdzie błoto. Jeżeli mówi, że jedziemy tam, bo tam może być to fajnie i będzie mało błota, to znaczy, że rower będzie cały w błocie. Super. Możliwość umycia. O, proszę. Rower można potem umyć, także nie ma problemu. No nieźle. Zapraszamy do wspólnej jazdy, jeździmy wspólnie i cieszymy się tymi widokami i tymi tutaj terenami.